Nikodem, jak to jest wrócić tutaj do Częstochowy? Miło, za każdym razem miło. Nie jest to pierwszy taki przyjazd. Na pewno jak byłem pierwszy raz z drużyną z Kielc, wtedy były takie największe emocje. A teraz, no wiadomo, mecz sparingowy, ale fajnie. Rodzina może zobaczyć, przyjaciele również przyszli, także zawsze miło przed taką publiką grać. Zeszły sezon spędziłeś za granicą w drużynie Noliko Maseik. Teraz wylądowałeś w pierwszoligowej Stali Nysa. Czego oczekujesz od siebie i od całego zespołu w tym sezonie? No na pewno jest to taki ciekawy, myślę, projekt, dlatego ja się zdecydowałem właśnie na tą drużynę. Czego oczekuję? Na pewno zaangażowania i myślę, że mamy wyrównaną drużynę i dzięki temu będziemy mogli walczyć o te najwyższe cele. Jak to będzie, nie mamy założonego celu, ale wiadomo, że każdy pragnie tego finału i później jakieś wygranie ligi czy mecz o barażowy o plus ligę, wiadomo, jest sprawą otwartą, ale na to musi się złożyć dużo czynników, jak szczęście i zdrowie przede wszystkim. Wspomniałeś, że na bieżąco tutaj śledzisz poczynania częstochowskich sportowców za pośrednictwem Radiofon. No to muszę cię zapytać, czy też obserwowałeś to, co się dzieje tutaj w AZS-ie Częstochowa, bo tutaj bardzo wiele zmian. Dzisiaj miałeś szansę zmierzyć się przeciwko temu nowemu zespołowi. Jak oceniasz ich siłę? Jak oceniam ich siłę? Siłę? No ja myślę, że naprawdę włodarze klubu wykonali świetną pracę, bo jak na sklecenie drużyny, nie wiem, w połowie sierpnia, tak, no to jak najbardziej jest to skład taki, myślę, który będzie się właśnie bił o czwórkę, o finał. Ma bardzo ciekawą szóstkę, gdzie naprawdę zawodnicy są, myślę, w ataku rozgrywający, może tak poprowadzić grę, że może ten atak być wyrównany. Czy oglądałem? Tak, no jak najbardziej. Zależy mi na tym, żeby ten częstochowski sport szedł w dobrym kierunku i nie tylko AZS i Norwid, i tak samo jestem kibicem Włókniarza, także no, jestem na bieżąco. Będziesz w pierwszej kolejce mierzył się, można powiedzieć, ze swoimi kolegami z drużyną Norwida Częstochowa. Jesteś wychowankiem tego klubu. Jaki to może być mecz dla ciebie? Stanieć się naprzeciwko siatki, chociażby przeciwko, nie wiem, Dominikowi Miarce? No wiadomo, to są takie dodatkowe smaczki już. No wiadomo, jesteśmy na telefonie i już sobie tam powoli zaczynamy dogryzać, ale myślę, wejdziemy na boisko i każdy o tym zapomni, że jesteśmy przyjaciółmi i będziemy robić swoje, ale przed meczem, po meczu na pewno jest to taki, nie jest to zwyczajny mecz, jest to na pewno coś więcej, nie ma co tutaj ukrywać. Wspomniałem, że jesteś wychowankiem Norwida, więc spodziewam się twojej odpowiedzi na moje pytanie, kto wygra częstochowskie derby, Norwid czy AZS? No ja jestem za Norwidem.